Cześć, tu Ernest! Wczoraj wieczorem przedwcześnie do gry weszła nowa aktualizacja, dzięki czemu poznaliśmy wygląd wielu nowych skinów oraz zapowiedź sezonu 11. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeśli zostawicie łapkę w górę w ciągu 5 sekund, to absolutnie nic się nie stanie, ale będę wam bardzo wdzięczny za pomoc na drodze do 300 tysięcy subów. A więc najpierw zacznijmy od zmian na mapie, następnie poruszymy temat sezonu 11, a na koniec pokażę wam wszystkie nowe ukryte skiny. Na początek małe wyjaśnienie. Na Androida wczoraj wieczorem ktoś z Epic Games przez przypadek wypuścił aktualizację. Została ona szybko cofnięta, ale ta chwilka czasu wystarczyła, aby Sheena udostępnił tony różnych ekscytujących wycieków. Ale po kolei. Tego samego dnia, ale kilka godzin wcześniej na mapie, w tym miejscu pojawił się nowy dodanik szczelin. Dzięki Sheenie z Twittera dowiedzieliśmy się, że tak oto będzie wyglądał ekran wczytywania za nadchodzący tydzień wyzwań okresowych. Ma on tytuł Gotowi czy nie? I przedstawia nie tylko kilka nowych skinów, ale i wejście do nowej miejscówki, która nazywa się The Combine. Niestety nie znamy szczegółów co do tej nowej strefy szczeliny, ale ten ekran wczytywania to zawsze coś. Ta nowa miejscówka powinna wejść do gry wraz z tą aktualizacją, która wejdzie we wtorek lub środę. Już od kilku aktualizacji znamy dźwięk, który będzie puszczany po wejściu do tej strefy. Znamy go dzięki Firemonkiemu. Według niego ta nowa miejscówka będzie wyposażona w jakąś strzelnicę, na której będzie można zdobywać punkty i ustawiać rekordy. Ale na razie to lepiej jednak zostawić, dopóki nie wyjdzie cała aktualizacja. Za następny, ostatni tydzień wyzwań będzie taki oto ekran wczytywania. Nosi on nazwę Ostatni Przystanek. Przedstawia on kilka postaci z Fortnite, które machają na pożegnanie kierowcy busa bojowego, który z tego co widzę odbywa ostatni kurs nad tą wyspą. Oj, zobaczcie, drift i bombowe barwy są dalej razem. Kto wie, ten wie. Co do sezonu 11, to moja teoria brzmi następująco. Fortnite w 10 sezonie zabrało nas w podróż w czasie po mapie, abyśmy mogli ten ostatni raz odwiedzić stare miejscówki oraz różne światy, zanim wejdzie kompletnie nowa mapa. Donald Mustard, dyrektor kreatywny w Epic Games, bardzo ładnie powiedział, że to wyspa jest głównym bohaterem w fabule, która jest opowiadana w Fortnite Battle Royale, dlatego jest możliwość, że wyspa pozostanie ta sama, ale na pewno z wieloma zmianami. Musimy też pamiętać o tej tajemniczej liście nazw miejscówek. Już wam kiedyś o tym mówiłem. Niektóre z nazw tych miejscówek przypominają nazwy miejsc, które były kiedyś lub są obecnie na mapie. Co podpowiada nam, że w sezonie 11 nowa mapa rzeczywiście będzie nowa, ale będzie dalej nieco przypominać starą. Myślę, że tak przy okazji warto wspomnieć o tym, że w tym sezonie prawdopodobnie także będą wyzwania do grywki, ale nie wiadomo, czy będzie darmowy karnet w sezonie 11. Za wyzwanie na pewno za to będzie nowy styl do DJ-a Jakmutam, do disco mistrzyni, do naukowca i kilku innych przedmiotów, co wiemy dzięki Firemonkiemu. Teraz nowe skiny. Poznaliśmy wszystkie skiny, które były niezaszyfrowane w plikach tej aktualizacji. Zanim wam je pokażę to z góry, przyznę wam rację, że w niektórych miejscach jakość tych zdjęć woła o pomstę do nieba. Ale to dlatego, ponieważ są to skompresowane i czasami niekompletne pliki z Androida. Okej, oto nowy pakiet skinów, który będzie do kupienia. Nie wiadomo, czy za złotówki, czy za fałdolce, ale wiemy, że będzie on zawierał dwa skiny. Za kilka prostych wyzwań będziemy mogli odblokować sled do tych skinów, które są po prawej. Lubię kolorystykę tych skinów, ale nie lubię samych modeli, na których te skiny były wzorowane. Oto skin, który po prostu powinien wejść do sklepu. Po prawej macie Bugwing do tej postaci. Ten skin już mi się bardzo podoba. Strzelam, że wejdzie za 1200 fałdolców. Poza nią do sklepu wejdą 4 skiny z zestawu żółty kamuflaż. Do wyboru, do postaci. Każdy z tych skinów powinien kosztować max 800 fałdolców. Do sklepu wejdzie też mistrzynie sushi, pewnie za 1200 fałdolców. W plikach gry skrywał się też taki oto skin. Ten mi się już tak nie podoba. Oto kolejny skin. Nazwa kodowa tego skina brzmi Ulepszona Teryfiara. Wolę Headhunter od Ramirez, więc nie mogę się nie zgodzić. Następny skin wygląda następująco i od razu z tym skinem w jakiejś promocyjnej cenie będzie podwójny zbierak. Do sklepu wyjdą też takie oto skiny. Oba te skiny mają 3 dodatkowe style, ale niestety jakość zdjęcia stylów nie jest zbyt dobra. A oto pakiet muzyczny, który będzie w sklepie. Z okładki wiemy, że będzie to jakaś sklejka remiksów emotek w stylu retro, czyli 8-bitowym.
a oto zbieraki oraz lotnie, które wejdą do sklepu. Co ciekawe, do gry wejdą wyzwania Zone Wars, podczas których będzie można odebrać taki oto backbling oraz graffiti za wyzwania na prawdopodobnie oddzielnym trybie. Na koniec nowa promocja Samsunga. Dzisiaj po północy oficjalna włoska strona poświęcona Samsungowi S9 w zakładce o ikoniku dodała notkę, że ikonika będzie można odebrać do 27 września. Teraz słuchajcie uważnie. Według tej notki ikonik ma zostać zastąpiony przez skina Glow, po polsku poświata. Tym skinem prawdopodobnie jest ten oto ukryty w plikach gry skin, o którym mieliśmy już okazję porozmawiać. To nie wszystko. Patrzcie, jaka bomba. Nowego skina od Samsunga będzie można odebrać na aż 15 różnych modelach Galaxy. Na ekranie macie teraz listy wszystkich nazw telefonów oraz tabletów Galaxy, na których za darmo będzie można odebrać nowego skina. Wow, no ten skin już nie będzie taki rzadki, jak Iconic, zanim zaczął kosztować 4 dychy. Ale nieważne. To chyba dobra wiadomość dla wielu z was, ponieważ ta lista telefonów jest przeogromna. Od 27 września nie będzie można już odebrać Iconica na żadnym telefonie. I nie, nie zostanie on usunięty nikomu z szafki, więc tym się nie przejmujcie. Jeśli ktoś z was planował odebrać ikonika, to macie kilka ostatnich dni na to. Okej, już naprawdę na koniec i dalej w temacie pakietów, to 24 września, czyli już jutro, do sklepu trafi nowy pakiet Xboxa z Fortnite. W tym zestawie będzie ten oto skin, wyzwanie do tego skina oraz 2000 hodolców. Ten pakiet będzie można odebrać tylko na Xboxie, a do zakupienia będzie wraz z Xboxem One S. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bajowym.